Jezus Chrystus. Moi kochani, witam Was już w kolejnej, 23. niedzieli zwykłej w ciągu roku. Jesteśmy w takim bardzo specjalnym czasie, ponieważ trwa nowenna do Krzyża Świętego, dlatego taki przepiękny krzyż Chrystusowy po mojej lewej stronie. Nowenna przed uroczystością podwyższenia Krzyża Świętego 14 września. Dlaczego o tym mówię? Kochani, bo żeby zrozumieć chrześcijaństwo, żeby zrozumieć misję, posłannictwo Jezusa Chrystusa, żeby zrozumieć krzyż Jezusa Chrystusa, to potrzeba tego, o czym mówi dzisiejsze Słowo Boże. Otóż Pan Jezus opowiada przypowieść o budowie wieży, przypowieść o królu, który rozważa, czy wyruszyć na wojnę, czy nie. I co ciekawe, w tych rozważaniach jest użyte, rozważaniach króla jest użyte to samo słowo, które używa autor natchniony wtedy, kiedy mówi o Maryi rozważającej Słowo Boże. Kiedy król w dzisiejszej Ewangelii dywaguje, rozważa, czy wyruszyć na wojnę, czy nie, to Maryja także rozważa. Rozważa Słowo Boże. Powie ewangelista, że ma to w sercu, rozważając dogłębnie, o co Bogu chodzi. Kochani, bez przylgnięcia do Boga, bez rozważenia tego, o czym Pan Bóg chce nam powiedzieć, jest bardzo ciężko, aby zrozumieć właściwie to życie, aby właściwie zrozumieć posłannictwo, tak jak powiedziałem, Pana Jezusa, aby także zrozumieć siebie, po co my jesteśmy, ku czemu właśnie zmierzamy. Kochani, to dzisiejsze Słowo Boże, które daje nam Kościół, jest po to, abyśmy wnikając w sprawy Boże, do czego potrzebna jest mądrość, o czym powie nam dzisiejsze pierwsze czytanie właśnie z Księgi Mądrości. Jest potrzeba tego wnikania, by poznawać te, dzięki mądrości Bożej, te plany Boże. Byśmy nie biegli po omacku, byśmy nie żyli tylko dla zaspokajania własnych pożądań, wartości, ale żebyśmy sięgali głębiej. Abyśmy zobaczyli, że to nasze życie jest naprawdę ważne, cenne w oczach Bożych, że tu jesteśmy, aby zdziałać coś wielkiego, by chwalić Boga, ale także, żeby ratować dusze ludzkie, o czym mówił przepięknie święty Paweł, kochani, w dzisiejszym drugim czytaniu z listu do Filemona, gdzie mówi, że zdradza w kajdanach Onezyma. To był człowiek, który był przypisany Filemonowi jako jego niewolnik. A Paweł bierze tego niewolnika, chrzci go i zdradza go do życia. Nazywa go, że to jest jego serce, przyjmij Filemonie serce. Niespodziewane, by niewolnika, zwłaszcza w tamtych czasach, nazwać kimś bliskim mojemu sercu. Święty Paweł to robi. I ja mam tak żyć, dzięki rozważaniu Bożego Słowa, dzięki, kochani, wgryzaniu się w Boże nauczanie, w Jezusa Chrystusa, Jego krzyż, Jego śmierć, Jego zmartwychwstanie, Jego misję, aby rodzić drugiego człowieka, aby nie rezygnować z żadnej duszy, z żadnego serca, po ludzku skasowanego, po ludzku człowieka, z którym nie chcemy się widzieć, ale jednak, gdy się patrzy po Bożemu, człowieka tak pogubionego, człowieka tak trudnego, ale czekającego na to, aż ktoś się nad nim pochyli, aż ktoś okaże mu serce, aż ktoś zrodzi go do życia. Rozważajmy więc, kochani, często Słowo Boga, aby widzieć głębiej i poznawać siebie głębiej, aby widzieć w nowym świetle drugiego człowieka, jego serce, tak naprawdę świat cały. Dobrej i błogosławionej niedzieli.